Cześć, witajcie. Witajcie na kanale Ja Puruszę, ja jestem Łukasz, dzisiaj się golimy. Dzisiaj jestem przygotowany jak nigdy, czyli po prysznicu, jest mega późno. Wolny weekend przed nami i to długi, słuchajcie, nie wiem kiedy ten film się znowu pokaże, więc wszystko źle i nie tak. Ale dzisiaj, jak to się mówi, prawilne golenie, ponieważ powolutku szykuję pewne rzeczy do oddania, paczkę do wysyłki, do oddania maszynki, sprzęty, które tu zostały mi użyczone do tego, żeby ładnie Wam pokazać, zrecenzować, no i trzeba w końcu to zacząć realizować, trzeba kończyć tematy, bo już mamy maj, pierwsze dni maja mamy, a my dalej w lesie, czyli dalej to samo, więc dzisiaj po raz kolejny, słuchajcie, powracam z wielką taką chęcią. Już się cieszę na to golenie. Edwin Jagger 316. No po prostu korzystam, póki jeszcze jest w moim zasięgu, w moim ręku. Pędzel się moczy, może nie w do końca prawilnym kubeczku Japur Shave, bo nie mam już takiego, ale w motorkowym kubku. Pędzelek się moczy, czyli Boker. To jest Pure Badger. Niech jeszcze chwilę posiedzi. Tak jak mówię, ja jestem po raz pierwszy chyba po porządnym prysznicu przed goleniem, więc no, jest tak jak należy. Troszkę wody. Bo przecież wszystko tak na bieżąco, na szybkości. No i mydełko Soponowiczowe Varezino 70, tak zwanie popularnie mówiąc, Special Edition, który trwa i trwa. Ja tutaj mam wersję BT 4.1, w tym momencie 4.3, czyli baza jest już poprawiona. Mydełko, że dawno nie używane, tutaj się moczy w dość, może nie dłużej, ale zdecydowanej ilości wody. Ja sobie to w tym momencie jak nigdy zresztą Bloom Water sobie na twarz zarzucę, żeby tak dobrego produktu, słuchajcie, nie zmarnować. No i cóż. Po różowej bestii muszę Wam powiedzieć, że zarost bardzo fajnie odrastał, więc jakby to potwierdza się, że to co zgolone gołym ostrzem, tak jak szawetka, brzytwa, to jednak zupełnie inaczej odrasta niż maszynka. Twarz całkiem przyjemnie, choć tak jak mówię, znowu zarost 3-dniowy, żywcem nie było kiedy, ja nie wiem, to w ogóle bez sensu. W każdym razie twarz fajnie odpoczęta po tych goleniach. No i tutaj borsuk Boker typu Pure nabije. Wydaje się, że tutaj będzie dosłownie kilka ruchów. O, wody jeszcze. O, za dużo wody. Kilka ruchów i pewnie tutaj będzie można chyba szampon. Czekajcie. Jako wydajne mydełko, więc mówię, nie trzeba tutaj za dużo wachlować. Ale tak jak mówię, bydła, które są regularnie nieużywane, potrzebują więcej czasu, dlatego ich na początku więcej, później z każdym goleniem tego mydełka coraz mniej potrzeba, żeby wyrobić taką samą ilość. Poza tym, wiecie, jesteśmy, poza tym poznajemy też pędzel, ile tego mydła zabiera. To wszystko ma wpływ. Więc takie długotrwałe używanie tych samych produktów wcale nie jest takie złe.
Myślę, że to samo się tyczy maszynki czy brzytwy. Po prostu wtedy ta maszynka czy ta brzytwa, zarost niejako lekko spłycając temat. Po prostu przyzwyczaja się do urządzenia, czym się golimy, nasze ruchy też. No i wydaje się, że jesteśmy gotowi. Troszkę wody jeszcze tu dołożę. Bardzo fajne mydełko, wydajne. No i gotowe. Pędzel nabity, kapie z niego piana, więc jest szansa, że na drugie przejście wystarczy. No i teraz maszynka. Kształt tej głowicy wydaje się być tak popularny i tak w wielu konstrukcjach zbliżony, podobny, że powiem Wam, no można skończyć i zacząć na tym samym produkcie. W sensie to może być nasza pierwsza i zarazem ostatnia, bo skuteczność tej maszynki jest naprawdę świetna. Co do jakości wykonania, nie mam tu najmniejszych zastrzeżeń. Aha, żyletka Feder w środku. Zaraz około 3-dniowy. Był, nie ma. Super czucie. Super, pierwsze przejście z głowy. Odrobinkę wody. Film poślizg. No tu się wszystko zgadza. Naprawdę, naprawdę super.
Słuchajcie, pędzel mały, a widzicie ile z tego tej piany jest spokojnie. Jeszcze poprawki, gdyby trzeba było, gdyby cokolwiek, to bez najmniejszego problemu. Próbujemy pod włos. Z tą maszynką mam tylko jeden problem, jest na tyle delikatna, że z przyzwyczajenia człowiek chciałby spróbować delikatnie może ją docisnąć i niby się nic złego nie dzieje. Natomiast już po drugim, trzecim przejściu może się okazać, że jesteśmy super ogoleni, ale nasza skóra też czuje właśnie te kilka prób mocniej przytrzymanej mydełko, odrobinę wody na palcu, słuchajcie, i bez problemu można poprawić film świetny. Ok, teraz policzki. No i gdybym taką maszynkę miał u siebie na półce, to powiem wam, że federy byłyby zakupione w ilości hurtowej. Po prostu zestaw jest świetny. Jak dobrze wiecie, federy nie ze wszystkimi maszynkami dobrze działają. Mów więcej. Oj, to jest właśnie, zapomniał się człowiek, dziabnął. Natomiast nie zmieniam zdania. Do tej maszynki ta żyletka robi fajnie. A tu macie tylko potwierdzenie, że tak jak mówiłem właśnie przed chwilą, tyle co skończyłem. Świetnie. Okej, troszkę wody. Słuchajcie, po raz pierwszy sięgnę po AUN do mojego tutaj magicznego takiego kartonika, muszę zaglądnąć, gdzie tu mam wszystkie takie podstawowe swoje rzeczy. Wiadomo, Lider, Bond, Przemysławka, Lea 0%. Nieładnie to wygląda, przepraszam. Thank you.
No i pierwszy raz od niepamiętnych czasów sobie Aunik założyłem. Chwilę poczekamy. Jak widzicie, zaraz przestało, więc jest ok. Gdzieś tu coś musiałem, no zagadałem się, jak zwykle, zamiast się skupić na temacie przewodnym. No i tak, pędzel nabity, zobaczcie ile tu jeszcze towaru, także to niestety idzie w kanał z pędzla, także mydełko wydajne bardzo, super. Woda. Zostawimy sobie ten aut, nie będę tego spłukiwał. Teraz wodę. Ja sobie tutaj buteleczkę troszkę zepsułem. Zapach jak najbardziej spokojny. Taki powiedzmy jakiś cytrusowy. Super. No i cóż. Myślę, że to ostatnie golenie tym Edwinkiem. Czas go umyć, zapakować. Właścicielowi postarać się go dać, choć będzie to dość utrudnione i ciężkie, bo maszynka przednia, zacna, z pazurem, jak widzieliście. Krew się polała, także golone było. Pędzel, no cóż, już powiedziałem. Włosie piór nie jest do końca fajnym włosiem, są fajniejsze, przyjemniejsze, choćby nawet dziki jakieś. Mydełko, jak widzieliście, spisało się na medal. Spokojniutki, fajny zapach. 70 jak najbardziej na wieczór, późny wieczór. Można wskoczyć śmiało, spać później, nie ma tu obawy, że się będzie na balkonie noc spędzać. No i cóż. Skuteczna maszynka, fajna, nawet za bardzo, a takie przypadki się zdarzają, trudno. Nic, spokojnego tygodnia życzę i słuchajcie, do zobaczenia na następnym odcinku, który pojawi się niebawem, a ja idę to szybciutko zgrywać, ustalam termin wyświetlenia, żeby się wszystko zgadzało. No i cóż, pa, pa, do zobaczenia.